Dorota Garbias prezentuje na ściance nową fryzur, pozując przy świtującej stylizacji i odsłaniającej dekolt i brzuch. Zdjęcia. Dorota Garbias jakiś czas temu zdecydowała się na prawdziwą metamorfozę. Kojarzonej z krótkimi włosami po godynce TVN zamarzyła się zmiana w wyglądzie. Dlatego przedłużyła swoje włosy u fryzjera. Jej nowe oblicze zaskoczyło fanów, którzy musieli oswoić się z nowym wizerunkiem gwiazdy. 42-latka raczej sporadycznie pojawia się na branżowych imprezach, głównie skupiając się na wychowywaniu 9-letniej córki Hani. Dziewczynka jest oczkiem w jej głowie, dlatego sławna mama stara się spędzać z nią każdą wolną chwilę. Gwiazda TVN sporo podróżuje, czym zresztą chwali się na Instagramie. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Od czasu do czasu pogodynka lubi jednak zasmakować gwiazdorskiego stylu życia, dlatego pojawia się na imprezach branżowych. Idealną okazją do wieczornego wyjścia okazała się gala Marki Roku. To właśnie na niej pojawiła się odmieniona Dorota, która pierwszy raz na ściance pozowała z nową, dłuższą fryzurą. Garbias postarała się, by na evencie ubiegać się o miano jednej z najlepiej ubranych gwiazd. Pogodynka postawiła na dość mroczną i jednocześnie kobiecą stylizację. 42-latka miała na sobie czarną prześwitującą bluzkę, która eksponowała jej dekolt. Do tego dobrała czarną, cekinową spódniczkę i czarną marynarkę. Rolę dodatków odegrały tu szpilki oraz torebka. Podoba się wam w takim drapieżnym wydaniu?